Na jaw wychodzą kolejne informacje związane z aferą łapówkarską, w którą zamieszany jest były minister w rządzie Donalda Tuska, Sławomir Nowak. Ukraińskie organy ścigania przekazały nowe dokumenty w tej sprawie. Sławomir Nowak obywatelstwo ukraińskie otrzymał w 2016 roku. Został wówczas szefem Ukraftodoru, Państwowej Agencji Dróg. Na Ukrainie rozpoczął się właśnie proces właściciela firmy, który miał wręczać byłemu ministrowi korzyści majątkowe. Chodzi o ponad 70 tysięcy euro i ponad 570 tysięcy dolarów. Informuje specjalna prokuratura antykorupcyjna. Według śledztwa nielegalne korzyści majątkowe były wręczane, aby były prezes u Kraftodoru dokonywał opłat za przeprowadzone przez firmę oskarżonego prace drogowe, uzgadniał czas odłożenia terminów zakończenia prac i nie podejmował działań na rzecz zerwania umów z tym wykonawcą. Czytamy w oświadczeniu. Śledztwo w sprawie nielegalnych korzyści majątkowych Nowaka prowadziła specjalna prokuratura antykorupcyjna, Narodowe Biuro. Antykorupcyjne Ukrainy, Prokuratura Okręgowa w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Postępowanie przedprocesowe zostało zakończone. Sprawę aktu oskarżenia właściciela grupy ukraińskich firm rozpatruje Najwyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy, zaś sprawy byłego szefa Ukraftodoru Nowaka rozpatrywane są przez sąd w Polsce. Informuje SAP. Były minister jest oskarżony przez Polską prokuraturę o popełnienie 17 przestępstw w charakterze kryminalnym, w tym o założenie i kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się między innymi płatną protekcją. Sławomir Nowak przebywał w areszcie w latach 2020-2021. Wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. Obecnie obowiązuje go dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.